Tak wygląda prawdziwy tropikalny rynek w miasteczku nad Amazonką. Mamy oczywiście świętą panienkę, która pilnuje wszystkiego, porządku i nie tylko, i ludzkich serc. Mamy maniok, bulwy manioku, które w środku są śnieżno-białe, dobrze powiedziałam. Mamy warzywne banany, których nie je się na surowo. Je się je tylko po ugotowaniu albo usmażeniu. Buenos dias. Mamy papryczki. Mamy dzikie pomarańcze. Mamy rozmaite zioła, które można dodać do jedzenia. Mamy cudownie dojrzałe papaje, słodkie i soczyste. Mamy banany owocowe, czyli takie, które można jeść na surowo. Tyle, że tutaj w Ameryce Południowej jest ich wiele różnych rodzajów. Mamy też różne bardzo niezwykłe lecznicze rośliny. Drewienka, liany. Tutaj mamy małe zielone mango, takie, które same spadły z drzewa, bo były tak dojrzałe, czyli idealne do jedzenia. Tutaj znów maniok, bo to jest najważniejsze. A tam dalej widać takie żółte torebki. Za chwilę do nich podejdę. To jest coś zrobionego z manioku. Aloes, który oczywiście leczy różne zranienia, oparzenia, choroby skóry. I tak wygląda świeży aloes. Wystarczy kawałek łodygi aloesu przyłożyć, bez skórki tej zewnętrznej, przyłożyć do zranienia. Mamy miód. Rozmaite jeszcze inne owoce i warzywa. Imbir, limonki, ziemniaczki, cebula, pomidory. Wszystko miałoby się ochotę zjeść. Karambola. To znów mango. Tutaj różne banany. Jesteśmy nad Amazonką, więc jest też cały dział rybny. Zobaczcie, jakie różne są banany. Bo tak. Buenos dias. Mamy banany warzywne, takich, których się nie je na surowo. Mamy, to są banany znane tutaj pod nazwą banana manzana. Można je poznać po takiej właśnie skórce, takiej lekko poplamionej. To są banany najpyszniejsze, dlatego że one mają lekko kwaskowaty smak. Są takie orzeźwiające w smaku. Tutaj mamy dojrzałe, dość duże banany o smaku takim znanym z Polski. A tutaj mamy banany zwane bocadillo, które są bardzo, bardzo, bardzo słodkie. I to nie są wszystkie odmiany bananów, jakie istnieją w Ameryce Południowej. Tutaj ogłoszenie. O chłopcu, który zaginął, jest poszukiwany. I znów maniok. Warzywne banany. To warzywne banany też są codziennym pożywieniem. Można je ugotować, można je upiec, można z nich zrobić frytki, można je usmażyć. Są pyszne. Ananasy. Maniok. I teraz pokażę wam te woreczki. Gracias. Otóż to jest farinha. To jest coś niespotykanego w Kolumbii, ale ponieważ jestem w Kolumbii tuż przy granicy z Brazylią, to dlatego farinha tutaj
jest do kupienia. Farinia jest zrobiona z manioku. To jest uprażony maniok i farinia to jest najbardziej popularna przyprawa w Brazylii. Guajawa pani mi pokazuje, rzeczywiście jest guajawa. Cudnie pachnie, guajawa jest w środku różowa. O! Jest nawet dynia. Ciekawie popakowane ogórki, banany warzywne, gotowe mieszanki, żeby zrobić zupę. Farinha, banany warzywne. A tutaj kącik, gdzie można zjeść obiad za grosiki. I wracamy do świętej panienki.